I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ten darzeń świętszy ofiary polecam dobrą Bogu i modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Dominik prosi o raduj życia wiecznego za zmarłego Grzegorza Skopowskiego. Jest to 16. msza święta gregoriańska, błagając, by miłosierny Pan wprowadził go do chwały i radości nieba. Ja natomiast polecam i otaczam darem szczególnej modlitwy naszą czcigodną solenizantkę, dziękując boskiej opatrzności za wszelkie otrzymane dobro, przedstawieństwo Matki Bożej niosącej pomoc, ale także wielkiej patronki świętej Alicji. Dziękując i prosząc o opiekę, dary Ducha Świętego i siłę w znoszeniu krzyża w kolejną rocznicę urodzin Alicji, a także oddając Bożej łaskawości całą rodzinę, prosząc o opiekę i wzajemne zrozumienie, by dobry Pan błogosławił i umacniał pośród codzienności życia. A dziś, siostry i bracia, wpatrujemy się w światło. To światło, którym jest Jezus Chrystus. To światło, które od momentu sakramentu Chrztu Świętego jest bardzo mocno z nami złączone. Bo jest to światło, które rozświetla mroki i ciemności naszego życia. Jest to światło, które jest naszą siłą i mocą, byśmy pośród codzienności trudnych doświadczeń nigdy nie zwątpili, ale właśnie trwali w Nim, który jest samą miłością. Prośmy zatem Go, aby Jego światło prowadziło nas, by dobry Bóg nieustannie był siłą i mocą codzienności naszego życia. Przynieśliśmy też ze sobą świece, gromnice. Ten ważny symbol, który przypomina nam, że zakorzenieni w Chrystusie musimy trwać przy Nim razem z Najświętszą Dziewicą, tak pięknie nazywaną Matką Bożą Gromniczną, bo jej wstawiennictwo ma chronić nas przed wszelkim złem. Kiedy ogrom burz i gromów, kiedy trud, kiedy słabość, kiedy ogień, kiedy pomór, zapalajmy tą świecę, stawiajmy przy oknach. I prośmy, aby ona otaczała nas nieustannie płaszczem swej miłości i matczynej opieki. Prośmy teraz dobrego Boga, aby pobłogosławił przyniesione przez nas te świece, abyśmy zatopieni w Chrystusie trwali razem z Maryją przy Nim. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan. Pokornie błagamy, pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby nieść ku Twojej chwale. Spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc was nosi, promienistej broci. Aniołowie się radują, od niebios wyśpiewują,
się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn jednorodzony, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Gasimy teraz świece, powtórnie zapalimy je na Ewangelię. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro. A wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Kto jest tym Królem chwały, Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju? Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Kto jest tym Królem chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Światło na oświecenie pokan i chwała ludu Twego Izraela. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice
wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani dobrą Bogu, po przedstawieństwo Matki Bożej Gromnicznej, pełni ufności wiary, przedstawmy nasze pokorne błagania i ufne modlitwy. Prośmy dobrego Boga za Kościół Święty, aby oświecał życie tych, którzy nie usłyszeli jeszcze dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy siostry i bracia o świętość życia i wierności Chrystusowi dla osób konsekrowanych, aby były czytelnym znakiem miłości Pana Boga w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy dobrego Boga, by nie zabrakło młodych i chętnych serc, aby pójść drogą tej szczególnej łaski, wezwania Kościoła, służby Kościołowi, drugiemu człowiekowi, poprzez życie konsekrowane, poprzez życie zakonne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bożej łasce dajemy także i modlimy się w innej naszej czcigodnej jubilatki, razem wołając i dziękując Bożej opatrzności za wszelkie otrzymane łaski, dobro, przyzywając stawieństwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale także Wielkiej Patronki, Świętej Alicji. Prosimy pełni pokory, wiary, łaskę Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w codzienności życia, aby zawsze trwać w Chrystusie, który jest siłą i mocą we wszelkich przeciwnościach, dla Pani Alicji w kolejną rocznicę urodzin, otaczając także modlitwą wszystkich najbliższych sercu naszej jubilatki, prosząc o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, o wsparcie, zrozumienie i siłę w codzienności życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy dobrego Boga, siostry i bracia, za nas samych, abyśmy rozpoznając znaki czasu, jeszcze bardziej przygnęli do miłości Chrystusowej, byśmy nie poddawali się zwątpieniu, ale wiarę codziennie w Boga naszą umacniali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I o życie wieczne zapolecanego w tej Eucharystii zmarłego Grzegorza Skopowskiego, by dobry Pan obdarzył go łaską wiecznego szczęścia. Włączmy także w tę ufną modlitwę wszystkich bliskich zmarłych, szczególnie zmarłych kapłanów, siostry zakonne, braci zakonnych. Tu włączmy w tę modlitwę naszych zmarłych kapłanów, księdza prałata Stefana Baldego, księdza proboszcza Jana Bogackiego, księży wikarych, Krzysztofa Bytomskiego, Krzysztofa Niebudka, wszystkich tych, którym winniśmy naszą pamięć, ufną modlitwę, wszystkich dobrodziejów, darczyńców, budowniczych naszej świątyni, za wszystkich naszych drogich parafian. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Światłone oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Teraz, o Panie, według Twego słowa uwalniasz sługę swego w pokoju. Światłone oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Światłone oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, które zgodnie z Twoją wolą składa Tobie jako niepokalanego baranka za życie świata, Twojego jednorodzonego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że On jest chwałą Twojego ludu i światłem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami świętymi wychwalamy Ciebie wołając. Triumfy Króla Niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego, obudziły pasterzy do obytku swego stróżów. Śpiewanie, chwała bądź Bogu wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich odkupiciel. Na ziemi. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, światłość ze światłości, został przedstawiony w świątyni. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Czesławem, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Umiłowani, oddając się wstawiennictwu Matki Bożej Gromnicznej, polecając dobrą Bogu nas samych, nasze rodziny i bliskich, całą parafię, abyśmy w trudnych doświadczeniach nie poddawali się zwątpieniu, lecz tak jak Maryja ukazuje, podejmowali walkę wierności wobec Boga do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju.
Pokój nam wszystkim. Pokój. Ciało krew naszego Pana Chrystusa tłumaczymy dziękuję. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Gdyś liczna Panna, Synu kołysała, z wielkim weselem tak Jemu śpiewała. Li, 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 la, moje dzieciątę. Mizerna cicha stęga licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżąco przed nami śpiąco, promieniał Jezus mały. Oto leżąco przed nami śpiąco, promieniał Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i powyleni klęczą.
się. Boże nasz Ojcze, przez najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę. Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niego Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać koń za ten dar modlitwy, niech Boża łaska nas umacnia i strzeże. W sposób szczególny najserdeczniejsze życzenia przesyłam dla Pani Alicji. Aby Boże błogosławieństwo było siłą i mocą w codzienności życia i aby to spojrzenie w Chrystusa i Jego światło było zawsze tą najważniejszą drogą. By mimo tych trudnych czasami doświadczeń zawsze trwać w doświadczeniu wiary i mocy, bo przecież to jest najważniejsze światło, które oświeca nas pośród codzienności życia. Dużo siły Bożego błogosławieństwa, a nade wszystko Pani Olico, takiego pokoju serca, który jest potrzebny, szczególnie tam, gdzie troski. Jest Pani bardzo dzielna i tej dzielności życzę na dalsze lata życia. Odwagi, odwagi i mocy w Chrystusie. Nie lękaj się, nie bój się, jam zwyciężył świat. Mówi do Ciebie, droga siostro, i do nas wszystkich, dobry Pan. Niech Bóg Cię błogosławi, a Wam wszystkim, kochani, spokojnego i błogosławionego wieczoru, wszelkiej pomyślności. A Maryja, Matka Boża, gromniczna, niech wszystkich nas strzeże, szczególnie w troskach i codziennościach naszego życia. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.